Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Shaolin Kung Fu by Radek. W dzisiejszym wideo zajmiemy się ćwiczeniem, które pomaga generować moc ze stóp oraz ze skrętu bioder. Mam na myśli tak zwane cztery kroki. Si Bu Chuan. Cztery kroki, ponieważ ćwiczenie wykonywane jest w czterech kierunkach. Co nie oznacza, że nie można go wykonać tylko w jednym, w dwóch bądź trzech. Ćwiczenie wcale nie jest takie trudne. Składa się w zasadzie z dwóch pozycji. Mabu, czyli pozycji konnej jazdy, oraz gongbu, pozycji łuku. I oczywiście przejść między nimi. Jeżeli chodzi o ruch rąk, to zbicie dłonią w dół oraz wykonanie uderzenia prostego pięścią w przód. Zaczynamy po kolei. Od nóg. Wykonajcie takie ćwiczenie. Tupnięcie lewą nogą w ziemię, uniesienie prawej nogi, krok przód do mabu z tupnięciem prawą stopą. Jeszcze raz. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie z wejściem do mabu. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie. Po tym drugim tupnięciu wykonujemy skręt w prawo do gongbu. Skręcamy się na naszych stopach, odpychając się lewą stopą, przekazując siłę do bioder, a stamtąd do naszych barków i uderzenia w przód. Jeszcze raz. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie, gongbu. Powrót. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie do mabu. Gongbu. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Po tym ruchu następuje skręt do mabu, w tym przypadku w lewo, a następnie w lewo do gongbu. Przećwiczmy teraz skręt mabu, gongbu. Mabu, skręt w lewo do gongbu. Prawa noga prostuje się w kolanie, skręca się moja prawa stopa i siła skrętu prostowanego kolana przekazywana jest do biodra, barku i później dalej do uderzenia. Mabu, skręt w prawo gongbu. Mabu, gongbu. Mabu, gongbu. Mabu, gongbu. Mabu, gongbu. Mabu, gongbu. Mabu, gongbu. Postaram się połączyć. Próbujemy. Powoli. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie. Mabu, gongbu. Mabu, gongbu. Jeszcze raz. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie. Gongbu, mabu, gongbu. Jeszcze raz. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie, gongbu, mabu, gongbu. Lewa noga, prawa noga,
Prawe gong bu. Mabu. Gong bu. Poza na ręce. Zobaczcie. Lewe tu kręcie. Unoszę lewą stopę. Przepraszam, prawą stopę, prawe kolano. Unoszę prawą dłoń do góry. Wykonuję tu pnięcie i wejście do mabu. Jednocześnie tnę dłonią w dół na zewnątrz. Po tym cięciu skręcam się do prawego gongbu. Prawa dłoń zmierza do prawego biodra i wykonujemy uderzenie lewą pięścią w przód. Powoli. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Pamiętacie? Był skręt do mabu i do gongu. Skręcamy się do mabu w lewo i wykonujemy blok lewą ręką w dół na zewnątrz. Skręt do lewego gongu i uderzenie prawą pięścią w przód. Chongquan. Spróbujmy. Skończyliśmy na uderzeniu lewą pięścią, skręt do mabu, w lewo, gongbu, uderzenie prawą pięścią. Teraz to samo w drugą stronę. Skręt do mabu, cięcie dłonią, skręt do gongbu, uderzenie pięścią. Cięcie, gongbu, pięść. Cięcie, gongbu, pięść. Cięcie, gongbu, pięść. Cięcie, gongbu, pięść. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Połączymy. Teraz wszystko razem. Powoli. Jedno tupnięcie, drugie tupnięcie, cios. Blok, cios. Jeszcze raz. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie, cios, blok, cios. Jeszcze raz. Lewa noga, prawa noga, gongbu, uderzenie, mabu, blok, gongbu, uderzenie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatni raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy w pozycji. I teraz, zobaczcie. Lewą nogę cofam w tył. Wykonuję znowu tupnięcie. Tupnięcie do mabu. Gongbu uderzenie. Mabu blok. Gongbu uderzenie.
i powtarzam. Lewa noga, prawa noga, gong bu cios, mabu blok, gong bu cios. Lewa noga, prawa noga, gong bu uderzenie, mabu blok, gong bu uderzenie. Lewa noga, prawa noga, gong bu uderzenie, mabu blok, gong bu uderzenie. I ten ruch można tak kontynuować cały czas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cybuchuan. 4 kroki. Co nie znaczy, że nie możecie tego robić oczywiście raz w lewo, raz w prawo. Chociażby w ten sposób. Tupnięcie, drugie tupnięcie, uderzenie. Prawe tupnięcie, lewe tupnięcie, uderzenie. Lewe tupnięcie, prawe tupnięcie, uderzenie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O. Okej, powtórzmy cały ruch Cybuchuan. W jedną stronę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. W prawo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Spróbujemy teraz to samo wykonać w drugą stronę. Gotowi? Zaczynamy. Jeden, prawa noga. Dwa, lewa noga. Trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden. To tupnięcia, takie odbicie się od ziemi. Jedna. Stopa uderza w ziemię. Druga. Tupnięcie się odbija. Raz. Dwa. Drugi ważny punkt. Skręt na stopach. Zwłaszcza skręt tylnej nogi i wyprost tylnego kolana. Ten skręt przekazuje, skręt stopy przekazuje siłę do lewego kolana, biodra, barku i do naszego uderzenia. Tupnięcie. Tupnięcie. Wykorzystujemy siłę całego ciała. Unosimy rękę, nogę. Opuszczamy całą masę naszego ciała razem z ruchem ręki. I później skręt stopy i siła skrętu przekazana na kolano, biodro, bark do pięści. O, dobra. Powtórzmy wszystko raz jeszcze. Raz w lewo, raz w prawo. Gotowi? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
To samo spróbujemy w drugą stronę. Syboczłami. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że w zadowalający sposób przybliżyłem Wam jedną z metod generowania siły ze stóp oraz ze skrętu bioder.